nie czuję się kompetentny, aby w tym zespole osób coś bliżej powiedzieć, ale może w kilka słów, skoro już tutaj się znajduję. Niestety nie mamy wpływu na przebieg czasu, to znaczy na jego upływ i uciekanie tego czasu przed nami. Jakoś trudno w to uwierzyć, że to się rzeczywiście tak dzieje, bo gdy obecnego jubilata poznałem około 40 lat temu na konferencji, którą właśnie ten ośrodek organizował, jako młody asystent zostałem wysłany na tę konferencję z Lublina. Miałem tę przyjemność poznania i nie bardzo mogę uwierzyć jakoś w tym momencie, że to minęło lat 40, ale czasu zatrzymać nie możemy. Jednak czcić, szanować i świętować to, co ważne, możemy. I tak to rozumiemy wszyscy, że po to tutaj między innymi, w szczególności spotkaliśmy się, aby złożyć wyrazy szacunku szanownemu jubilatowi, żeby podkreślić, co już pan minister uczynił i co wszystkim jest tam odpowiednio wiadomo, że ta upływająca droga ku pewnemu wiekowi była bardzo bogata w piękne osiągnięcia znaczące. I to byłyby może już takie banalne sformułowania, gdybym chciał podkreślać w tym momencie, że szanowny jubilat stanowi czołową postać polskich autorów prawa karnego. Była o tym mowa. Dziękuję. Rozumiem, że zakończyłem tutaj swoją obecność. Oddaję panu dziekanowi i panu profesorowi Dzieskowi, który, jak wiem, byli bardzo związani osobiście swoim rozwojem naukowym z jubilatem i teraz tą jakąś niespodziankę panu przygotowaną. Złożyć niespodziankę środowiska z jakimś może drobnym wkładem uczuć i przeżyć także z innych środowisk reprezentowanych tutaj przez osoby obecne. Profesor Bojarski słusznie zauważył, że zarówno moja, jak i mojego przyjaciela, pana profesora Jacka Gieska, droga naukowa związana jest z osobą pana profesora Kaczmarka. Ja też sięgam daleko, daleko wstecz pamięcią, kiedy po raz pierwszy miałem okazję poznać pana profesora. To był drugi rok, to byłem twoim studentem i muszę przyznać się państwu tutaj do tego, że sposób prowadzenia zajęć, sposób kontaktu ze studentem uczynił to, że moim marzeniem było zostać na wydziale i pracować pod twoim kierunkiem, co też się stało. Na tej sali jest kilku pierwszych doktorów. Ja należę jako numer dwa, jest tutaj koleżanka numer jeden, jest kolega numer trzy, o godzinę później po mnie i jest wśród również samodzielnych pracowników naukowych jeden z najmłodszych doktorów, bo nie będziemy mówić o habilitacji. Kochany Tomku, drogi jubilacie. Chcę Ci podziękować za te wszystkie lata współpracy, za to uczucie, którymi nas darzyłeś, za tą pomoc, ale muszę jedną rzecz sprostować, którą pan profesor powiedział. Czas dla naszego przyjaciela się zatrzymał. Nie ma upływu. To wszystko. Szanowny panie profesorze, dostojny jubilat. Przypadł mi w udziale zaszczyt i prawdziwa przyjemność redagowania księgi jubileuszowej, którą za chwilę panu profesorowi wręczymy. Przypadł mi także w udziale zaszczyt i przyjemność napisania we wstępie do owej księgi kilku słów o jubilacie. I pozwolę sobie, by mojego wystąpienia zanadto nie przedłużać, jeden tylko niezwykle krótki akapit, do którego państwo za chwileczkę także będziecie mogli zajrzeć, z tych kilku słów odczytać. Otóż mówiącemu te słowa, mającemu zaszczyt zaliczania się do grona jego uczniów, jubilat niezmiennie przy różnych okazjach powtarzał, życząc, jak to rozumiałem, także i sobie, abym w przyszłości okazał się lepszy od swojego nauczyciela. W tym jednakowo znaczeniu, aby lepsi byli również ci, którzy kiedyś przyjdą do nas. Dając w ten sposób wyraz potrzeby kontynuowania swojego dzieła jubilat, tym razem nie wziął jednak pod uwagę, że tak zakreślone zadanie jest niestety niewykonalne. Wyznam od razu, że chcę
chcąc poniekąd potwierdzić, że jestem jeszcze ciągle świadomy zarówno okoliczności, jak i czasu, i miejsca, w którym się znajduję, przygotowałem przezornie znacznie wcześniej swoje dzisiejsze wystąpienie, a niestety zupełnie zapomniałem, gdzie złożyłem jego tekst. Szczęśliwie się wszakże składa, jak pouczał Mefisto zasłuchanego szkolarza, że właściwe słowa zwykle pojawiają się we właściwym czasie. Przy takim jednak pocieszeniu nie do końca jestem pewny, czy zdołam jednak bez reszty opanować swoje wzruszenie, ewakuując się powoli z uniwersytetu, z miejsca przecież dla mnie kultowego, magicznego, w którym doświadczałem zarówno porażek, jak i spełnienia i w którym przede wszystkim udało mi się poznać w jego otoczeniu wiele, bardzo wiele osób, które zwyczajnie było warto było poznać, douczyć się od nich świata i jego przeżywania. I z przyjaźni których, patrząc na każdego z Państwa z osobna, jestem prawdziwie i nadzwyczajnie dumny. Czyniąc zadość chronologii, pierw na ręce Zosi Sienkiewicz, mojej pierwszej doktorantki, Marka Bojarskiego, z którymi najdłużej i na co dzień współpracowałem, chciałbym złożyć wszystkim kolegom z katedry i z dawnego instytutu podziękowania za wspólny czas i przebywanie w niekiedy trudnym zespole, w którym ja do najłatwiejszych przecież nie należałem. Osobne podziękowanie, serdeczne podziękowanie dla Jacka Gieska za pomysł dzisiejszego tu spotkania, pracę nad księgą jubileuszową. Dopowiem, czy przyznam także, że słuchając słów, które zechciał skierować wprost do mnie, znów uległem złudzeniu naszej dawnej ze sobą bliskości, bardzo bliskiej bliskości. Sprawdziłem potrzeby serca. Chciałbym się zwrócić do moich niemieckich przyjaciół, którzy wówczas w Polsce było jeszcze politycznie chłodno, odkrywali przede mną wartości, które u nas należały jeszcze dość ściśle reglamentowane. Uczyli mnie otwartości myślenia i swobodnej wymiany poglądów, łącznie z szacunkiem dla odmiennych zapatrywań i wyobrażeń. Pokazano mi w Kolonii, Bonn, Monachium, Ratyzbonie i Augsburgu aż tyle nadzwyczajnej serdeczności, iż mogłem ją zaledwie w małej tylko części odwzajemnić, pozostając w ten sposób ich nie do końca wypłacalnym dłużnikiem. Czuję się uprzywilejowany i tym wyróżniony, zapewne niezasłużony, że także w każdym polskim ośrodku uniwersyteckim mogłem cieszyć się przyjaźnią wielu moich znakomitych komilitonów, którzy dopuszczali mnie do wymiany odbioru myśli na tych samych zakresach i z którymi chciałbym nie tylko próbować odkrywać wzór na nieskończony świat, ale zwyczajnie napić się z nimi także piwa. Tak się w moim życiorysie ułożyło, że w okresie, gdy już było więcej poza mną niż przede mną, nieoczekiwanie dopuszczony zostałem do kręgu przyjaźni z najmłodszą generacją profesorską. Myślę na skrótu o pokoleniu Piotra Kardasa, Włodka Wróbla, Jarka Majewskiego, Ryszarda Dębskiego, po części Zbyszka Świąkalskiego, a których Andrzej Wąsek nazywał kiedyś młodymi wilkami i nie ukrywał, tak jak ja dzisiaj swojego nimi zafascynowałem. Myślę, że w życiu dostaje się zwykle coś w zamian czegoś. Gdy zacząłem sobie obserwować coraz widoczniejsze spowolnienie, krótko mówiąc, zwyczajne, a wyraźne zużycie fizycznego materiału, jednocześnie zauważyłem w sobie przypływ czy zwiększone poczucie wewnętrznej wolności. Czuję się wolny. Wolny od złudzeń, od planowania czy projektowania. Słowem wyzwolony od wielu spraw, które jeszcze wczoraj wydawały mi się niezwykle ważne. Jedno pozostawiam sobie zuchwałe marzenie. Gdyby się okazało, że istnieje życie po życiu, to chciałbym za jakiś czas, gdy uporządkuję tutaj już wszystkie swoje sprawy, odnaleźć się nie gdzie indziej, ale właśnie w Krakowie.
wówczas 20 parę lat młodszy. Włodka Brudna, Piotra Karnacka. Zapukałbym do drzwi ich gabinetów i poprosił o zezwolenie na ponowne u nich terminowanie. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Podejrzewam, że tak, bo widzę, że w rękach są trzymane przepiękne załączniki, a zatem może... Proszę. Jubilata może prosimy, no nie wiem, chyba tutaj najlepiej będzie, żeby to było bardzo. Proszę. Tak, proszę Państwa, ja chciałam tutaj jubilatowi oczywiście gratulować, no tak jak my wszyscy. Mamy kilka podstaw do tego. Jestem koleżanką, że tak powiem, z sąsiedniej katedry, a więc razem współpracujemy. Wiadomo, że proces karny jest realizacją prawa karnego materialnego, więc służę. Jestem też córką pierwszego, no właściwie jedynego mistrza mojego tutaj jubilata naszego i w związku z tym pozwolę sobie wszystkiego najlepszego pogratulować. Szczęśliwie, że ja z drogim jubilatem, Tomaszem, kończyłem studia, jednym słowem zaczynaliśmy je w tym samym roku. I od pierwszego roku studiów miałem okazję, ja powiem w imieniu naszych kolegów, mieliśmy okazję, Tomaszu, podziwiać zawsze twoją niezwykłą inteligencję. Taką, jeśli tak wolno powiedzieć profesorowi, która była zawsze zdolna do konceptualizowania zjawisk prawnych, co pozwalało tobie sięgać zawsze głębiej, aniżeli zwykle to robiliśmy. To tyle byłoby po pierwsze. Nie, ja jeszcze mam coś do powiedzenia. Po drugie, podziwialiśmy twoją indywidualność i to nie są słowa na wyrost. Indywidualność, która udzielała nam się wszystkim, zarówno na roku studiów, jak i teraz
na wydziale. I jak śmiałem zauważyć dzisiaj, ona także udzieliła się wszystkim tutaj obecnym. Jest jeszcze trzeci motyw, który skłania mnie do tego, żeby to głośno powiedzieć. Mianowicie twój styl bycia. Ty masz tak rozkoszny styl bycia i tak wyjątkowo jedyny, iż choćby dla niego wartało tutaj dzisiaj przyjechać, no a mnie szczególnie wspomnieć ciebie na tle tych trzech wartości, które starałem się w twojej obecności i właśnie tobie je przekazać. Tomku, bądź zdrowy. Ja powiem krótko, myśmy razem z Tomkiem zaczynali. On pracę naukową, a ja studiuję. I wtedy wśród studentów, akurat nie, już na pierwszym roku, kiedy byłem, właśnie miałem wtedy prawa karnego, Tomek uchodził za największą gwiazdę i tą gwiazdą pozostał do dzisiaj. Wobec tego zamawiam się, aby był taką gwiazdą na jubileusz 80-lecia, na który się wprasza. Trójski przemawiała. My nie będziemy przemawiać, bo są takie przyjaciele, kiedy wymagają słów. Wiele powiedziano, że jesteś wielki moczony. To jest prawda. Ale tak jak powiedział Staszek, jesteś wielką osobą. Jesteś zawsze młody. Tak.
Prywatnymi listami przyjaciół z Krakowa, którzy nie mogą przyjechać, a którzy zobowiązali mnie do wręczenia ich panu profesorowi. Jeden z tych listów ma charakter oficjalny i to kilkukrotnie telefonicznie zażądano ode mnie tego, żebym przeczytał to w sposób jak najbardziej oficjalny, ale równocześnie zupełnie na poważnie. To jest list, który sygnował profesor Stanisław Bartosz, który bardzo chciał tutaj być, ale nie. Pan profesor dr habilitowany Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Karnego, profesor. Wielce szanowny panie profesorze, drogi Tomu. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i gratulacje Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz moje osobiste z powodu uroczystego wręczenia panu Księgi Pamiątkowej i wielkiego dorobku naukowego oraz wychowawczego. Pan profesor należy do rzędu najwybitniejszych polskich prawników. Znakomite prace pana profesora stanowią trwały wkład w rozwój nauki prawa karnego. Znani i dobrzy prawnicy wywodzący się z Uniwersytetu Wrocławskiego zawsze z dumą podkreślają, że byli uczniami pana profesora. Znakomity jest bilans także działalności dydaktycznej. Liczne pokolenia absolwentów prawa zawdzięczają panu profesorowi wiedzę i rzetelność w stosowaniu prawa. Uczył pan profesor nie tylko prawa karnego, ale i umiejętności powstrzymywania się przed próbami przekraczania granic normy prawnej w duchu serwilizmu lub pod wpływem motywacji pekuniarnej. Nie można także zapominać o doniosłej roli, jaką pan odgrywa w Komitecie Redakcyjnym Państwa i Prawa, organie Komitetu Nauk Prawnych PAN. Życząc w imieniu Komitetu Nauk Prawnych wielu, wielu lat takiej samej aktywności oraz wszelkiej pomyślności, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku profesor Stanisław Bartosz, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pozostałe listy mają charakter prywatny, więc nie będę ich. Dostojny jubilacie, szanowni państwo, pozwólcie mi jeszcze odczytać list, jaki nadszedł od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Gardowskiego. Pan profesor dr habilitowany Tomasz Kaczmarek, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Szanowny panie profesorze, drogi panie, pozwól, że z okazji uroczystego wręczenia księgi jubileuszowej wydanej na twoją cześć kolegów i przyjaciół zajmujących się prawem karnym. W swojej dotychczasowej pracy naukowej poświęcałeś się zawsze problemom wielkiej wagi w prawie karnym. Problemom trudnym teoretycznie i jednocześnie mającym ważne znaczenie dla praktyki stosowania. Lektura twoich książek, rozpraw i artykułów jest dla mnie zawsze źródłem intelektualnej przyjemności. Serdecznie życzę ci dużo zdrowia, dalszych sukcesów naukowych i wszelkiej pomyślności. Lech Gardowski. Pomoc w różnych przedsięwzięciach inicjowanych przez lat miesięcy.
jesteśmy szczerze wdzięczni za okazywaną przyjaźń. Ad multos annos, panie profesorze. Chciałbym w imieniu pana profesora Kaczmarka oczywiście oraz w imieniu organizatorów zaprosić na uroczystą kolację, która rozpocznie się o godzinie 20. A jednocześnie, proszę państwa, chcielibyśmy skorzystać z okazji, iż tak bliżej państwo jesteście tutaj zgromadzeni, także współautorzy księgi jubileuszowej, która została panu profesorowi wręczona, także egzemplarze autorskie tejże księgi jubileuszowej chcielibyśmy państwu teraz przy tej sposób prosić. Sogno all'orizzonte manca le parole, io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me.